Historia wszystkie warstwa. Ofiary, 120 ludzi zamordowanych w operacji Lawina, 24 rozstrzelanych, ponad 60 zamordowanych na stokach Baraniej Góry. Otrzymujemy liczbę niemal 200 ludzi, którzy z tej liczby 300, którzy weszli do lasu, no 200 nie wyszło. To jest niesamowita danina krwi, stąd musimy o takich ludziach pamiętać. Stąd myślę, że to nie jest moja ostatnia książka, ostatni artykuł na temat zgrupowania Bartka. Legenda Bartka, kapitana Henryka Flamego, kapitana Narodowych Sił Zbrojnych i jego żołnierzy na pewno nie zginie odniesiona przez kolejne pokolenia. Moim i Państwa gościem w studiu był historyk, pan Tomasz Greniuch, autor świeżo wydanej książki o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, książki zatytułowanej Śmiertelni. Historia oparta na faktach. Do usłyszenia za tydzień. Jędrzej Lipski. Powtórka programu. Utracone, odzyskane. Zaglądamy dzisiaj do Biblioteki Narodowej. Stąd też mój gość, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Panie dyrektorze, ja rozumiem i wiem, domyślam się, korzystając z Państwa biblioteki, co można u Was stracić, bo ja często tracę głowę, jak oglądam wspaniałe zasoby. Natomiast co można odzyskać w Bibliotece Narodowej? Państwo na pewno, Pan to wie doskonale, natomiast nie wiedzą tego nasi słuchacze. Można odzyskać więcej niż mamy, przynajmniej jeśli chodzi o najcenniejsze kolekcje. Brzmi obiecująco. A co to znaczy? To brzmi obiecująco, ale jednocześnie jest smutną wiadomością, jak wiele straciliśmy. Nie chcę oceniać napisania, absolutnie nie, ale jednej osoby pozdrawiając właśnie wczoraj, nie pozdrowiłem jednej niezwykle mądrej kobiety, która ma dużo powiedzenia. No, i ojciec Grzegorz ma dla niej pełne wyrozumienie, a jest to osoba, która się określa jako niewierząca. Ale wydaje mi się, że ta osoba jest bardzo blisko Boga, może nawet bliżej jak niektórzy, którzy chodzą do kościoła i się uważają, że to jest pani. Mała część, choć najcenniejsza, to pisze Chopina, rocznik świętokrzyski dawny, ze zdaniem Dąbrówka przybyła do Mieszka, Mieszko został ochrzczony. Niektóre pani rozmowy nagrywam, bo są niezwykle mądre. Także przepraszam, że wtedy nie zdążyłem, że tak powiem, pozdrowić, ale zawsze mam panią w swojej myśli, w swojej pamięci, krótko mówiąc. I do pana Michała jeszcze raz. Mówię, panie Michale, pan nie śpi. Pan zanotuje, że 720, 139, 129. Niech się pan urodzi, oczywiście, jeśli pan chce. Bo podobnie myślę, że nadajemy na tych samych falach, prawda? I myślę, że byśmy sobie, gdyby pan do mnie się odezwał, to byśmy sobie mieli wiele do powiedzenia. A ojcu Grzegorzowi dziękuję za możliwość tej wypowiedzi troszeczkę nie sensu stricto, nie na temat, nie w chwili prowadzącej. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Same zbiory. Zrozumiemy, że o obrazie. A przyłączam się do pozdrowień pani Halino. I pamiętam, cały czas pamiętam o pani, który przypadkiem ocalał. Ja właśnie chciałam pana dyrektora dopytać, już pan powiedział spalone, ale czy ten czasownik oznacza, że 52 tysiące barbarzyńsko zostało zniszczone, czy część z tego po prostu Niemcy rozkradli i być może jakiś fragment gdzieś leży sobie, na przykład u jakiejś prywatnej rodziny, tudzież, nie wiem, w magazynach jednego z muzeów Niemiec. Większość zapewne została spalona, bo to znamy z relacji naszych starszych kolegów, którzy opuszczali magazyn, a później w styczniu, lutym 1945 roku go otwierali i wiemy, co zostali. Urnę z prochami oczywiście małej części tego, co zostało odpalone, przechowujemy do dzisiaj jako memento. Ja trzeba to powiedzieć, 2-milionowy obiekt w Polonie, czyli w naszej cyfrowej Bibliotece Narodowej, to jest właśnie ta urna z książkami, których już nikt nie przeczyta, rękopisami, których nikt nie przeczyta. Czy internauci mogą poprzez stronę internetową zajrzeć do tej urny? Mogą. Tak. Tak, mogą zajrzeć, mogą zobaczyć i stan obecny, i sprzed 3 lat, kiedy zaczęliśmy bardzo mocno promować urnę jako część historii naszej, niezwykle istotnej. Straty są częścią naszej historii, od tego nie uciekniemy. Natomiast wracając do pytania, rzeczywiście jest tak, że odnajdujemy w różnych miejscach pojedyncze egzemplarze czy pojedyncze obiekty z biblioteki przedwojennej, które cudem ocalały, zostały wywiezione, skradzione,
gdzieś się w tej chwili znajdują. Jak państwo odnajdujecie, czy to jest tak, że czasem ktoś puka do Biblioteki Narodowej i mówi, drodzy państwo, ja mam po dziadku, po ojcu coś, co zostało wywiezione, czy po prostu, nie wiem, monitorujecie państwo na przykład aukcje antykwaryczne? W jaki sposób można trafić na ślad tego, o czym pan dyrektor wspomniał? To jest oczywiście wielotorowe działanie. Jedna rzecz to jest monitorowanie aukcji i rzeczywiście udaje nam się zdobywać różne obiekty cenne, jak w zeszłym roku modlitewnik renesansowy rodziny Gucci, który przyjechał z królową Donną, ale to nie była strata wojenna. Jeśli chodzi o zbiory Biblioteki Narodowej, na aukcjach się na razie nie pojawiają specjalnie, raczej znajdujemy w zbiorach państwowych bądź prywatnych. Czy państwo sami inicjujecie takie spotkanie, bo na przykład macie podejrzenia, że u danej rodziny może coś być, czy bywa tak, że przychodzi ktoś sam i zgłasza się z taką stratą? Bywa, że ktoś przychodzi sam. Jest to bardzo rzadkie. Raczej szykujemy się na poszukiwanie i najpierw rejestrację. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie w tej chwili, dlatego że jeśli dbamy o nasz interes i skradzionych obiektów, dlatego że odchodzą ci, którzy kradli albo kupowali kradzione. Już ich dzieci czy wnuki nie pamiętają tego, ale też nie odczuwają związku ani wstydu za ten czyn. I zapewne będzie coraz więcej ujawnianych obiektów świadomie jako kradzione, ale także nieświadomie wystawiane na aukcje bądź do sprzedaży w antykwariatach. Dlatego też bardzo intensywnie śledzimy rynek w tej chwili. Największym jak na razie naszym odkryciem było znalezienie przed kilkoma laty w Dreźnie w Landes Bibliothek rękopisu XV-wiecznego, który powstał w Wiślicy i przed wojną należał do Biblioteki Narodowej. I to jest akurat rzadki przypadek, bardzo rzadki przypadek niestety, kiedy biblioteka nie robiła żadnych trudności, tylko nam po prostu zwróciła ten rękopis. Panie dyrektorze, jak znaleźliście właśnie taką stratę? Czy to jest tak, że obserwowaliście to, co się dzieje w Dreźnie? Czy to był przypadek? Jak do tego doszło? To był akurat badacz, historyk, który spotkał się z tym rękopisem i po prostu o tym poinformował. Także my uruchomiliśmy normalną procedurę rewindykacyjną. Bardzo często wystarcza rozmowa. Bardzo często jest tak, że dogadujemy się na poziomie roboczym, natomiast kierownictwo danej instytucji nie jest chętne. Teraz no właśnie, bywają takie historie często, tak? Teraz przykład? Trudno mi o tym mówić, bo proszę też pamiętać, że sprawy, o których rozmawiamy, są sprawami bardzo często poufnymi albo załatwianymi delikatnie, sprawniej niż głośno. Czasami warto nagłośnić, czasami nie warto. I to jest bardzo dyplomatyczna praca. Także ten przykład, o którym mówimy, najpierw był załatwiany bardzo delikatnie, sprawa jest ewidentna i mieliśmy właściwie nieoficjalną zgodę, po czym kiedy doszło do realnego zwrotu, usztywniła się druga strona, więc wysłaliśmy oficjalny wniosek rewindykacyjny wobec tego, skoro nie jesteśmy w stanie się dogadać polubownie, to działamy mocniej, czekamy na odpowiedź. Rozumiem. Był monit za brak odpowiedzi. Teraz trwa wizyta naszego wysłannika, więc może przyniesie jakiś efekt. My tego gorąco życzymy. Jak pan dyrektor będzie już mógł to oznajmić, to zapraszamy na antenę Utracone, Odzyskane. Nasi słuchacze bardzo lubią takie historie, szczególnie jak coś do nas wraca. Tak, i cały czas liczymy na to, że one się pojawią. Też uczestniczę w różnych spotkaniach bibliofilów, mniej lub bardziej wyrafinowanych, mniej lub bardziej bogatych. I oczywiście widzę w oczach, że coś mają, ale pewnie do końca życia tego nie ujawnią. A zaczął pan ciekawy wątek o dzieciach, które już nie mają, które może inaczej, mają inny stosunek do historii ojców i dziadków. Czy wtedy łatwiej jest rozmawiać rzeczywiście? Oni są w stanie zwrócić coś, czasami zapukać właśnie do was i powiedzieć, no to nie pochodzi, nie zostało nabyte legalną drogą kupna, wiemy, że to nie jest nasze, chcemy to zwrócić. Tak, myślę, że tak, że kolejne pokolenia są też mniej związane z przeszłością. Szczególnie myślę tu o Niemcach, Szwajcarach, Austriakach. To są te kierunki naturalne dla nas poszukiwań. I oni zapewne będą chcieli oddawać, dbając też o swój, o swoje dobre samopoczucie, jeżeli coś kradzione. Głosy do nas dochodzą takie, że będą jednak zwracane przez młodsze pokolenie. Starsi się czują cały czas chyba zawstydzeni tym, że kupili albo sami ukradli.
strat i w różnych zresztą okolicznościach. Osobną kwestią jest oczywiście wschód, który bardzo mocno w tej chwili monitorujemy, przeglądamy zbiory, które do tej pory były dla nas zamknięte kompletnie. Tu nie chodzi tylko o II wojnę światową, ale wywózki po trzecim rozbiorze i po powstaniach, szczególnie styczniowym. Teraz łatwiej do tego zajrzeć, tak? Można monitorować? Udało się kilka lat temu nawiązać dobry kontakt z naszymi kolegami w Rosji. Wiele magazynów, które do tej pory były dla nas całkowicie zamknięte, są w tej chwili otwarte. Mogliśmy chociażby wydać leżący tutaj inwentarz Biblioteki Załuskich, rękopisów Biblioteki Załuskich, mając 11 tysięcy rękopisów, który przez 200 lat był dla nas niedostępny. A teraz już jest. I szczęśliwie dzięki różnym kontaktom prywatnym udało się otworzyć i sporządzić inwentarz całości. Przy czym 90% z tego została spalona przez Niemców, więc też jest to dla nas jedyna rejestracja. Ten inwentarz sprzed 200 lat sporządzony w Petersburgu po wywózce przez Katarzynę II. Ale jest. Ale jest i to jest najważniejsze. Teraz wydaliśmy katalog nieznanych egzemplarzy z biblioteki króla Zygmunta Augusta, najpiękniejszej, najwspanialszej biblioteki renesansowej. My mamy wszystkich 200 egzemplarzy, a Rosjanie w Petersburgu znaleźli 77. To też już wydaliśmy drukiem. No proszę, gratulacje, bo widać, że tutaj jest pewne rozszczelnienie, bo jeszcze niedawno muzealnicy narzekali, że jeżeli chodzi o polskie obrazy, polskie rzeźby, niestety muzea rosyjskie są w dalszym ciągu zamknięte, więc bardzo miło nam powitać tę wiadomość, że w kwestii rękopisów jest trochę lepiej. Jest lepiej, w tej chwili przygotowujemy duży katalog starodruków, które do tej pory w ogóle nie były praktycznie badane. I to może być jeszcze ciekawszy materiał. O rękopisach coś wiedzieliśmy, o tyle o starodrukach nie wiedzieliśmy. A Biblioteka Załuskich, co warto zawsze przypominać, czyli Biblioteka Rzeczypospolitej, pierwsza biblioteka narodowa polska, jedna z pierwszych na świecie, była największą biblioteką oświeconej Europy. 400 tysięcy egzemplarzy. Pięknie, bardzo wspaniale nam to przemawia do wyobraźni, natomiast bywa i tak, że wypatrujecie Państwo na przykład na aukcji Antykwariatu Krakowskiego rękopis Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To prawda, to jest dla nas bardzo ważne, żeby uzupełniać zasoby, które my mamy. W tej chwili mam 30 tysięcy rękopisów, akurat prawie w całości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, więc jeżeli coś się pojawia, to warto dodać do tego tomiku, który własną ręką sporządził dla swojej Basienki na dzień ślubu, dołączyć te brakujące wiersze i rysunki. Z tego, co widziałam, to właśnie chyba w tym roku ukazał się, prawda, taki mały tomik, bo samego wertowałam, pięknie ilustrowany, także bardzo serdecznie gratulujemy tej działalności, będziemy śledzić w przyszłości. Doktor Tomasz Makowski był Państwa i moim gościem. Powtórka programu. 24 poziom. Czas wejść na 24 poziom. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o Slavic Monsters, polskiej grze mobilnej, która już za parę miesięcy będzie popularyzować w Polsce i na świecie wiedzę o polskiej mitologii. O tym porozmawiamy już za chwilę, ale najpierw wiadomości. Polska będzie przeznaczać więcej pieniędzy na przemysł kosmiczny, powiedział na konferencji z okazji 5. rocznicy członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że bardzo ważne jest przybliżanie nauki do biznesu. Będziemy coraz to większą pulę środków również dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie i usługi, oczywiście nasza gospodarka, żeby była nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i w sensie praktycznym. Wicepremier dodał, że z roku na rok coraz więcej firm wiąże swoją działalność z tą branżą. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która jest takim wiodącym azymutem gospodarczo-rozwojowym Polski, mamy tam poczesne miejsce dla strategii kosmicznej, ponieważ wierzymy, że różne efekty synergii, różne efekty pośrednie da się bardzo wyraźnie odszukać i odczytać w wielu innych sektorach, w wielu innych branżach. Na początku tego roku rząd przyjął polską strategię kosmiczną, która wskazuje długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
Instytut Sobieskiego zaprasza polskie przedsiębiorstwa do uczestnictwa w Krajowej Lidze Innowacji. Julita Wilczek. To jest nowa inicjatywa, która pokazuje innowacyjną stronę polskich firm, by pokazać, że te innowacje to nie są tylko nowe technologie, ale są też to innowacje, nowe produkty, są to innowacje w kwestii usług i także innowacje małych firm, które jeszcze do tej pory się nie rozwinęły, które bardziej mają ciekawy pomysł niż zdążyły go wdrożyć. I mamy cztery główne kategorie. W tej głównej kategorii przede wszystkim oceniamy działalność w zakresie badań i rozwoju, a także takie aspekty jak zatrudnienie w dziale badań i rozwoju, współpracę z innymi instytucjami rozwojowymi, a pozostałe kategorie już są dla firm, które może nie mają już takich twardych danych w tym zakresie, nie mają konkretnych wyników finansowych, które pomogłyby im się w tej głównej kategorii przebić, ale mają tą jedną, dwie ciekawe usługi, których nie mają inne podmioty na rynku, ale mają wyjątkowo ciekawy produkt, o którym chciałyby poinformować inne osoby. Gotham Central i Jessica Jones, alias to dwie różne czterotomowe serie komiksowe dla starszego czytelnika, które właśnie dobrnęły do semifinałów na polskim rynku wydawniczym. Gotham Central to opowieść o policjantach z Wydziału Przestępstw Wyjątkowych, działających w mieście Batmana. To nie kolejna historia o superherosach, a o zwykłych ludziach, tylko że mierzących się czasem z wyjątkowymi problemami. Nie tylko na co dzień obcują z przestępstwami, śmiercią oraz borykają się z problemami osobistymi, ale także muszą rozwiązywać zagadki związane np. z superłotrami, a co jakiś czas w drogę wchodzi im sam Mroczny Rycerz. Seria, choć osadzona w dość ponurych, fantastycznych realiach, robi jednocześnie wrażenie swoim realizmem i próbą dość wiernego przedstawienia działań amerykańskich policjantów. Czwarty dom serii to na przykład zagadka śmierci Robina, pomocnika Batmana, ale także wewnętrzne problemy wydziału związane ze skorumpowanym gliniarzem. Gotham Central trzymał świetny poziom od samego początku i także czwarty dom nie zawodzi, więc warto mieć ten tytuł na uwadze. Alias to dla odmiany historia superbohaterki ze świata Marvela, która odrzuciła swój z peleryną, wypiera się z superbohaterstwa i próbuje żyć jak zwykły człowiek, na co dzień prowadząc agencję detektywistyczną, zajmującą się jednak nietypowymi zleceniami. Jessica Jones spopularyzował serial, a jej czterotomowa seria komiksowa to baza, na której powstała produkcja Netflixa. I komiks, i serial bronią się równie dobrze. Czwarty tom przygód Jessica to tom finałowy, ale jednocześnie nieźle sprawdzający się jako pierwszy kontakt z bohaterką, bo przedstawia jej genezę, łącznie z wydarzeniami, które spowodowały, że zrezygnowała z bycia superbohaterką i dość często zagląda do kieliszka. Wisienką na torcie jest tu poziom meta, na który wnosi historię główny przeciwnik Jessica, świadom tego, że on i inni bohaterowie świata Marvela to postaci z komiksu. Gotham Central i Alias to świetne opowieści, trochę o zwykłych ludziach w świecie superbohaterów, a trochę o mrocznej stronie superherosów. To opowieści dojrzałe, dość brutalne i stanowczo skierowane do dorosłego odbiorcy. Dobre propozycje i dla fanów komiksów, i dla tych, co to lubią kinowego Batmana czy serię Netflixa, ale boją się infantylnych historii. Na tych seriach nie powinni się zawieść. Batman kontra dwie twarze to dla odmiany animacja, która wyszła u nas na DVD i jest skierowana do widza w każdym wieku, ale o raczej specyficznym guście. Pełnometrażowy film jest kolejną już luźną kontynuacją fabularnego serialu z Batmanem z lat 60. Tego wesołego, wręcz główkowatego i kiczowatego. Nowa kreskówka to akcja, humor, nie zawsze racjonalna fabuła, przesadzeni bohaterowie i po prostu zabawa. Jednocześnie ci bardziej konserwatywni fani Batmana będą narzekać, że to takie niepoważne i mało wierne mitologii Gotham. Batmana kontra dwie twarze najbardziej docenią chyba fani kinowego filmu i telewizyjnej serii z lat 60. Ja na przykład doceniłem. Po raz ostatni przed śmiercią głównego bohatera wcielił się tu także Adam West. Również kilka postaci drugoplanowych to głosy aktorów, którzy grali je te 50 lat temu. Wszystkie te elementy tworzą specyficzną, być może dla niektórych dziwaczną mieszankę, ale ja się przy tym filmie dobrze bawiłem, a w końcu o to chodzi. Premierę zaliczył Assassin's Creed Origins, czyli najnowsza część serii o klanie zabójców, cofająca nas tym razem do początków Bractwa. Historia rozgrywa się w antycznym Egipcie, gdzie strażnik bajek, chcąc pomścić śmierć swojego syna, wplątuje się w rozgrywki polityczne Ptolemeuszy, walczących o władzę. Nowy asasyn to zupełnie nowe podejście do świata, przedstawiającego tym razem nie jedno duże miasto, a naprawdę olbrzymi teren, kilka krain, a na tym terenie piramidy, pustynie oraz małe wioski i większe metropolie z Aleksandrią na czele. Nowy świat wygląda po prostu pięknie. Wolność dana graczowi jest dla serii czymś nowym, choć nie szczególnie oryginalnym. Podobne uczucie dawał przecież trzeci Wiedźmin czy Horizon. Przy czym obie gry były jednak bardziej urozmaicone terenowo, a także fabuła wydawała się, zwłaszcza w Wiedźminie, stanowczo bogatsza. Origins to wolność dla gracza, główna misja i sporo zadań pobocznych, przy czym najbardziej tę grę docenią ci, którzy lubią usiąść do komputera czy konsoli na godzinkę albo dwie, zrobić tak ze trzy misje, pozwiedzać i zająć się potem czymś innym. Wtedy zabawa nie nudzi i powinna starczyć na długo. Ja akurat chciałem wgryźć się tutaj w fabułę i tu już się nie dało zrobić tego zgodnie z założeniem, że będę grał mi
misję po misji, bo po każdym zadaniu fabularnym musiałem robić po kilka misji pobocznych, by zebrać dostateczną ilość doświadczenia, by sprostać kolejnemu, coraz bardziej wymagającemu zadaniu głównemu. Grając bardziej intensywnie niż do skoku, też bardziej daje się we znaki fakt, że większość misji sprowadza się jednak do tego samego. Pojechania gdzieś i pokonania przeciwników. Sama walka dobrze się sprawdza. Tak samo zwiedzanie tego świata, ale niestety poza finałem misji fabularnych wkrada się tutaj pewna monotonia. Nie przeszkadza to jednak Assassin's Creed Origins zbierać świetną ocenę, bo to naprawdę dobrze zrealizowana gra. Być może serii potrzebny był po dekadzie właśnie taki twardy reset. Choć mnie akurat poprzednia część niedoskonała, ale dziejąca się w Londynie Assassin's Creed Syndicate wciągnęła swoją fabułą dużo bardziej. Swoją premierę zaliczyła także gra Star Wars Battlefront 2, czyli kosmiczna strzelanina osadzona w świecie Gwiezdnej Sagi. Nowa część przenosi nas ponownie do bardzo odległej galaktyki, bliżej kosmicznej wojny. Krótka kampania pozwala nam wziąć udział w zabawie dla jednego gracza, a tryb multiplayer w rozgrywkach sieciowych dla nawet kilkudziesięciu graczy. Dzięki Battlefrontowi 2 odwiedzić można znane z filmów lokacje, takie jak baza Starkiller, Naboo czy Hoth. Grać jako żołnierz rebelii czy imperialny szturmowiec, a także wcieli się w jednego z najpopularniejszych bohaterów sagi. Przy czym autorzy nie koncentrowali się tutaj na konkretnej epoce z tego świata. Mamy więc lokacje i postaci z pierwszej, drugiej, ale także i trzeciej, najnowszej trylogii. Battlefront 2 świetnie wygląda, choć już nie oszałamia tak jak część poprzednia. Wciąga trybem sieciowym i jako jedyna obecnie nowa gra pozwala zasiąść za sterami kosmicznych myśliwców świata Gwiezdnych Wojen. Wszystko to działa, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że druga, a w zasadzie to już czwarta część tej serii, to tak naprawdę unowocześniona wersja części poprzedniej. Nieco tak jak FIFA, w której uaktualnia się po prostu listę zawodników, oprócz daje się pewne modyfikacje. W nowej wersji tej akurat gry dodano kampanię dla gracza solo, co jest tyleż samo miłym gestem, co gestem zbędnym, bo nie jest ona do końca satysfakcjonująca. Star Wars Battlefront 2 to gra na pewno angażująca, ale także niezbyt głęboka, choć różne specjalizacje postaci i pojazdów pozwalają na różnorodne zabawy. Nie jest to jednak ani nazbyt taktyczna strzelanina, ani gra zbyt symulacyjna, jeżeli chodzi o walki w kosmosie. Próg wejścia zawieszono tu na tyle nisko, by gra była przystępna także dla tych młodszych graczy, co raczej nie powinno być traktowane jako wada, tylko raczej jako zaleta. Battlefront 2 to świetny pomysł na prezent na gwiazdkę dla kogoś, o kim wiemy, że bardzo lubi Gwiezdne Wojny i lubi też sobie na komputerze albo na konsoli postrzelać. Grę tak skonstruowano, by była uniwersalna, przez to trudno się przy niej źle bawić, chociaż raczej nikt w niebo wzięty nie będzie. Oddzielną sprawą jest pewna afera, która wybuchła w związku z mikrotransakcjami zaszytymi w grze, no ale to już jest temat na oddzielną audycję. Na Netflixie pojawiła się niedawno druga seria Stranger Things, czyli serialu z pogranicza horroru i fantastyki rozgrywającego się w latach 80. O ile pierwsza seria opowiadała o tajemniczym zniknięciu chłopca uprowadzonego do innego wymiaru, o tyle w drugiej stwory z tego innego wymiaru stają się jeszcze większym wyzwaniem dla bohaterów, bo zagrażają naszej rzeczywistości. Drugi sezon Stranger Things to powrót lubianych bohaterów, nastroju tajemniczości, grozy, ale także zabaw popkulturą z tamtej epoki. Serial żeruje na nostalgii za latami 80., klasycznymi automatami do gier czy grami RPG, ale robi to dobrze, wszystko okraszając niekoniecznie dobrą, ale na pewno pamiętną muzyką z tamtych lat. Drugiemu sezonowi może brak efektu wow, który miał sezon pierwszy, ale kilka godzin dobrej rozrywki i napięcia zapewnione. W dodatku to jedna z ciekawszych i oryginalniejszych historii o rodzinie i bliskości z ostatnich lat, więc warto mieć ten tytuł na względzie. A kto nie widział jeszcze pierwszego sezonu Stranger Things, choć lubi takie klimaty, to powinien go nadrobić. Do drugiego nie trzeba będzie go zachęcać. Polskie studio Garmory przedstawia Petsbury, skierowany do młodszych graczy symulator schroniska dla zwierząt na urządzenia mobilne. W grze gracze nie tylko mogą zaopiekować się wirtualnymi zwierzętami, ale także pomagają tym prawdziwym, które są w schroniskach. W Petsbury gracz wciela się w mieszkańca miasteczka, który odziedziczył działkę po dziadku i zdecydował się założyć na niej schronisko. Od teraz bohater gry musi znajdować bezdomne zwierzaki, leczyć je, opiekować się nimi i oczywiście szukać dla nich nowych domów oraz rozbudowywać ośrodek. Gra jest darmowa, ale dokonując w niej mikropłatności, gracze wspierają szczytny cel. Część dochodów z tytułu przekazywana jest na schroniska dla zwierząt i współpracę z fundacją Karmimy Psiaki, która swoją opieką obejmuje 16 schronisk w całej Polsce, a dzięki jej działaniom nowy dom znalazło niemal 800 psiaków. Sama aplikacja cały czas jest przez studio wspierana i rozbudowywana o nowe budynki, funkcjonalności, dekoracje czy zwierzęta. Na PlayStation 4 zawitała gra Gran Turismo Sport, czyli najnowsza odsłona samochodowego symulatora. Jak mówi Darek Adamski, nowa część stawia na system rozgrywek wieloosobowych, bo na samotnego gracza czeka tylko szkółka rajdowej jazdy na sucho. A to wszystko po to, żeby jak najlepiej sprawdzić się właśnie w grze multiplayer. Twórcy Gran Turismo postawili bardzo tutaj na ten aspekt, łącznie z tym, że jest
stworzony taki specjalny model Fair Play. Gracze, którzy grają czysto, nie spychają, są bardziej premiowani przez system gry. Dzięki temu jest większa kultura jazdy, rywalizacji, a przez to ta rywalizacja na tym dużo zyskuje. Jeżeli chodzi o ilość tras, to mamy 40 bodaj miejsc, po których możemy się ścigać. Jest to dużo mniej niż w poprzednich wersjach, ale nie uważam tego wcale za minus. Dużym też minusem dla części, niekoniecznie dla mnie, jest to, że jest dużo mniej samochodów. Bodaj 162 samochody, którymi możemy się ścigać. Jest to zdecydowanie mniej niż na przykład w szóstce, kiedy to można było się ścigać naprawdę ogromną ilością tych samochodów. Jednakże w Gran Turismo Sport są to samochody odwzorowane w wersji premium, czyli praktycznie model samochodu, jak i jego wnętrze, dźwięk, to jest dokładnie to, co możemy jakby zobaczyć na żywo, czyli te samochody są po prostu odzwierciedlone w 100%, nie tak jak miało to miejsce po prostu w zeszłych wydaniach gry, kiedy były to po prostu tylko bryły i one różniły się tylko tego osiąganiem. Jeżeli chodzi o kwestie audiowizualne, to ja powiem szczerze, po graniu Project Cars 2 mam pewien niedosyt. Gra wygląda nieźle, ale jeżeli już spojrzymy jakby na tło, poza mapę, poza trasę, to widać pewne niedociągnięcia. Oczywiście jest to gra wyścigowa, więc jakby to nie jest najważniejszy aspekt. I widać pewną sztuczność. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to robili Japończycy, ale oni jakoś mają inne podejście do tworzenia gier wyścigowych i nie widać na przykład, nie ma tego wrażenia prędkości, które jest w Project Cars 2 chociażby. Jeżeli chodzi o sam model jazdy, jest on dużo, dużo bardziej, powiedziałbym, ucywilizowany i dużo więcej wybacza niż na przykład ten, który gracze znają z Project Cars 2. Nie jest tak bezlitosny. I co ciekawe, gra na padzie, pierwszy raz chyba w grze aspirującej do symulatora wyścigów, przynosi przyjemność. Zwłaszcza, że można używać pada jak prawie jak kierownicy, mianowicie używając jego czujników wychylenia, a nie gałek analogowych. Ja oceniam generalnie Gran Turismo Sport na plus, zwłaszcza właśnie za ten aspekt tych rywalizacji między graczami i tej całej otoczki stworzenia takiej ligi. Gra widać, że aspiruje do tego, żeby zostać numerem jeden, jeżeli chodzi o gry e-sportowe, wyścigowe. Polecam wszystkim fanom, naprawdę, po kawał dobrej roboty Japończycy zrobili. Jedyny mój minus, który mogę dać, to właśnie kwestia tej grafiki i ewentualnie może też dźwięków. Marek Maruszczak ze Slavic Monsters, a także Marcin Niedzielski z firmy Zoltrax. Slavic Monsters będzie, tak jak już mówiłem wcześniej, głównym tematem dzisiejszej audycji. Gra mobilna, zachęcająca do wyjścia z domu, w dodatku przybliżająca świat legend słowiańskich. No ale może oddamy Markowi głos. O co chodzi? Okej, w naszej grze gracz wciela się w rolę przywódcy drużyny mitycznych stworzeń. Może je spotkać wszędzie tam, gdzie występowały według słowiańskich mitów, legend, później nie tylko słowiańskich. Czy tylko w Polsce i krajach naszych zaprzyjaźnionych słowiańskich? W tej chwili wersja beta gry działa tylko w Polsce i co ciekawe w Szwajcarii. A docelowo gra będzie dostępna na całym świecie, aczkolwiek stopniowo będziemy wprowadzali kolejne mitologie i będziemy wtedy ograniczali występowanie danej mitologii do sfery kulturowej, która jest z nią związana. Czyli wtedy rzeczywiście słowiańskie stworzenia będą spotykane prawie wyłącznie w krajach związanych z kulturą słowiańską, a powiedzmy celtyckie na Wyspach Brytyjskich na przykład. Jesteśmy podobni do Pokémon Go, pewnie zaraz to pytanie padnie, to może od razu ubiegnę troszkę. Możemy spotkać te stworzenia, możemy kliknąć na nie, tapnąć na ekranie, kiedy je zobaczymy i możemy rozpocząć z nimi walkę. Walka jest zbliżona w swoim mechanizmie do oryginalnych Pokémonów, do Pokémonów z Game Boya. Czyli mamy 4 ataki, możemy je wybierać, te ataki mają różne obrażenia, mają efekty czasowe, stworzenia levelując uczą się kolejnych ataków, ale w trakcie walki zawsze możemy wykorzystywać 4 aktywne. Czyli brzmi to troszeczkę jednak bardziej skomplikowanie na poziomie rozgrywki niż Pokémona. Tak, zdecydowanie. No, my projektowaliśmy grę zanim wyszło Pokémon Go. W kwietniu 2016 roku wygraliśmy Startup Weekend w Olsztyn z projektem gry, czyli jeszcze przed premierą. I wzorowaliśmy się w znacznej mierze na oryginalnych Pokémonach. Więc tak, jest to bardziej skomplikowane, między innymi dlatego, że wykorzystujemy dane przestrzenne, a nie tylko do rozmieszczania stworzeń, czyli inne stworzenia nad wodą, inne w lasach, inne w centrach miast, ale również dane przestrzenne mają wpływ na walkę. Czyli jeżeli walczymy utopcem, brzeginką albo innym wolnym stworzeniem, fizycznie znajdujemy się w pobliżu zbiornika wodnego, to te stworzenia będą miały dodatnie modyfikatory do swoich cech. Czyli jak wygląda zabawa? Idę sobie gdzieś nad rzeką, nad jeziorem i nagle telefon mnie wibruje, informując mnie powiadomieniem, że w pobliżu jest wodnik i mogę go zacząć szukać. Nie do końca tak. Na dole ekranu mamy radar, właściwie nie radar, tylko takie ciepło, zimno, powiedzmy.
powiedzmy, taki panel, na którym są sylwetki stworzeń, które są tym wyraźniejsze, a im bliżej znajdujemy się danego stworzenia. Tam są zawsze najbliższe stworzenia pokazane. A do tego możemy, mamy kompas, który raz na jakiś czas możemy uruchomić, on nam wtedy pokazuje drogę do zaznaczonego stworzenia na azymut. Czyli prosto tam, gdzie mamy iść, żeby je spotkać. I taki kompas jest aktywny przez około 5 sekund, później znika, czyli po prostu musimy pamiętać, w którą stronę trzeba było iść. W wersji testowej gry, ta, która jest na storze, jest tylko 10 stworzeń, ale jeżeli chodzi o naszą bazę, to mamy gotowych ponad 60 projektów już, które stopniowo wprowadzamy do gry. A docelowo to będzie ponad 100 stworzeń z mitologii słowiańskiej i po 10 z kilku innych mitologii, czyli łącznie około 170 stworzeń w czerwcu. A możemy łapać te stworzenia. I co ciekawe, możemy je wykorzystać do walki PvP i to już działa, czyli gracz versus gracz. Tak, to już działa nawet w tej wersji, to jest dostępne w Store, w Google Playu. Jakie konkretnie stworzenia z mitologii słowiańskiej już na chwilę obecną są dostępne? To jest północnica, wilkołak w pierwszej ewolucji, złydnia w pierwszej ewolucji, borowy w pierwszej ewolucji, klapaternik, utopiec, żmij mlekowy, zimni ludzie. Gra Slavic Monsters na chwilę obecną można ją przetestować przedpremierowo na systemie Android. Za uwagę dziękuję także Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Zbliża się godzina druga. Czas na informacje. Ewa Worowiec, zapraszam. Katarzyna Lubnauer, nową szefową Nowoczesnej. Dotychczasowy lider Ryszard Petru w głosowaniu na przewodniczącego Nowoczesnej zdobył 140 głosów. Za Katarzyną Lubnauer opowiedziało się 149 członków partii. Przewodnicząca Nowoczesnej mówiła w Polskim Radiu 24 o konieczności wspólnych przygotowań partii opozycyjnych do wyborów samorządowych. Przede wszystkim musimy siąść znowu do stołu rozmów, musimy porozmawiać i z Platformą Obywatelską, i z PSL-em, i również prawdopodobnie z SLD, po to, żeby zbudować jak najszerszą koalicję, nie tylko na Warszawę, ale na całą Polskę. Dlatego, że rzeczywiście polskim samorządom potrzebna jest obrona przed przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że przy skrajnej nierównowadze, którą mamy obecnie, czyli fakcie, że PiS ma rząd, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, bardzo ważne jest, żeby była taka reguła, jaką są samorządy, która nie należy do PiS. Katarzyna Lubnauer mówiła na naszej antenie, że nie wyklucza poparcia Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego z PO kandydata na prezydenta Warszawy, choć widzi też inne możliwości. Według niej kandydatką mogłaby być na przykład Kamila Gasiuk-Pichowicz. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wycofał wnioski o awanse generalskie. Rzeczniczka resortu Anna Pędzioł-Wójtowicz mówiła w TVP Info, że decyzja ta jest podyktowana dobrem polskiej armii. Przede wszystkim w trosce o dobro sił zbrojnych i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Wszystkie nowe wnioski generalskie zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MON napisano, że działania resortu są podyktowane nadzieją na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Prezydencki minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił wczoraj rano w radiowej Trójce, że według jego wiedzy prezydent nie otrzymał informacji o wycofaniu przez MON wniosków o awanse generalskie. Paweł Soloch podkreślił, że co do zasady prezydent nie powinien się o takich sprawach dowiadywać z mediów. Zaznaczył również, że w dyskusji z MON nie kwestie awansów generalskich są najważniejsze, ale sprawy kierowania i dowodzenia armią, czy też filozofii całej polityki kadrowej. Dodał, że prezydent wciąż oczekuje odpowiedzi na kwestie, które poruszył w piśmie do szefa MON. Jeszcze ponad 2000 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji czeka w Polsce na wsparcie w ramach akcji Szlachetna Paczka. Do finału pozostały już tylko 2 tygodnie. W Nowym Sączu zorganizowano wczoraj specjalny happening zachęcający do zostania darczyńcą. Skromne pieniążki, ale się wrzuciłam, bo podoba mi się ta akcja bardzo. Bo wiele ludzi po prostu jakiś tak podniesie się na duchu, po prostu nie nakrać
być medziem, bo jest wiara w tych ludzi, że ktoś co może. Nazywam się Jakub Urbaniak, jestem wolontariuszem Szlednej Paczki. Zachęcamy do tego, żeby pomagać ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. W Szlednej Paczce realizujemy zasady mądrej pomocy, która ma wspierać rodziny, pomóc im wyjść z ciężkiej sytuacji, w której się znaleźli. Można powiedzieć, że dać takiego prawdziwego kopa do działania, pokazać, że w społeczeństwie nie są sami. Czytając historię ludzi, którzy faktycznie mają bardzo w życiu pod górkę, no to warto chyba zrobić dla nich coś dobrego, skoro są w złej sytuacji, a dla nas na przykład dać 5 złotych, no to jest tak naprawdę nic, nie? Zawsze jak ktoś wyciągnie rękę, to tam jak mam to dla mnie. Daje mi jakąś satysfakcję, że mogę komuś pomóc. Paczki przygotowane przez darczyńców trafią do potrzebujących 9 i 10 grudnia. Ale to nie jedyna akcja, w której warto wziąć udział. Dziś w całej Polsce odbędzie się wielka uliczna zbiórka darów w ramach 25. jubileuszowej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Polskie Radio. W informacjach teraz za granicą kanclerz Niemiec stwierdziła, że nowe wybory nie są dobrym rozwiązaniem. Podczas konwencji CDU Angela Merkel pochwaliła inicjatywę Franka Waltera Steinmeiera. Prezydent Niemiec do rozmów koalicyjnych próbuje nakłonić wszystkie partie, w tym SPD. Waldemar Maszewski. Nawet nie chcę o tym myśleć, że ze względu na skomplikowany wynik wyborów będziemy prosić wyborców, aby jeszcze raz poszli głosować, powiedziała podczas konwencji CDU Angela Merkel. Podkreśliła, że politycy otrzymali od wyborców mandat, aby stworzyć rząd. Angela Merkel pochwaliła inicjatywę prezydenta, który spotkał się z szefem socjaldemokratów Martinem Schulzem i nakłonił go, aby zaczął rozmawiać o ewentualnym udziale jego partii w tworzeniu rządu. Naturalnie nie wiem, jak w najbliższych dniach sytuacja się rozwinie, ale Europa potrzebuje silnych Niemiec, podkreśliła kanclerz. Dodała, że z tego powodu pożądane jest, aby nowy rząd powstał bardzo szybko. I to nie tylko tymczasowy rząd techniczny, ale rząd stabilny, zaznaczyła Merkel. Jednocześnie zapewniła, że jej gabinet jest w stanie wypełniać swoje obowiązki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rząd Angeli Merkel podał się do dymisji 24 października po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu. Od tamtej pory obowiązki sprawuje komisarycznie. I prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, opady deszczu. W regionach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 4 do 6 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po drugiej. Powtórka programu. Pierwszą nagrodę tegorocznej edycji publiczności otrzymał Wiktor Jezioro. Nagroda mi sprawia bardzo wielką satysfakcję. Byłem zaskoczony, że udało mi się wygrać. Jestem pozytywnie zadowolony z tego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli. Między innymi mojej klasie, mojemu nauczycielowi i wszystkim, którzy przygotowali to widowisko oraz całej publiczności. Paweł Łakomski, Microsoft Polska, członek komisji konkursowej. Przede wszystkim stopień zaawansowania technicznego i technologicznego rozwiązań, które przedstawił Wiktor, ilość projektów, które zrealizował i również stopień zaawansowania, co niesamowite w takim młodym wieku. Myślę, że to miało główny wpływ na taki, a nie inny werdykt. Zaprezentowałem tak jakby materiały z wielu różnych dziedzin, między innymi nauki ścisłe, programowanie, ogólnie informatyka, łańcuchy bloków, technologie rozproszone i decentralizacja. Potrzebna jest po to, aby ludzie zrozumieli, że jednak przyszłością jest decentralizacja i tak jakby władza w rękach zwykłych ludzi, a nie władza w rękach jakichś wielkich korporacji. Pan pokazywał technologie oparte na blockchainie, czyli tak naprawdę dosyć młodej technologii rozproszonego przetwarzania, rozproszonego zaufania. Ta technologia stoi tak naprawdę u podstaw na przykład kryptowalut, takich jak przedstawiony Bitcoin, inne, więc tak naprawdę jest przyszłością zarówno samego internetu, jak i właściwie ekonomii. Ta technologia jest wykorzystywana już teraz przez globalne korporacje właśnie po to, aby zmienić niejako paradygmat zaufania do jednego centrum w sposób rozproszony. Artur Kornatka, wykładowca WSB NLU w Nowym Sączu i koordynator widowiska Geniusz IT Potęga Informatyki. Zwycięzca zaprezentował przede wszystkim około 15 różnych aplikacji, które stworzył. Zaprezentował wielką wiedzę informatyczną. Jak słuchało się tego 16-latka, to miało się wrażenie, że rozmawia się z człowiekiem, który od lat zajmuje się swoją działką, od lat zajmuje się naukowo
swoją dziedzinę. Informatyką interesuje się od tak jakby 9-10 lat, natomiast samą elektroniką dużo wcześniej. To jest dla ciebie trudne? Dla mnie jest bardzo łatwe. To znaczy, że masz talent. Tak, nie tak. Codziennie coś tam robię przy różnych projektach. Pomagam różnym osobom w dziedzinach informatyki. No ciężko jest czasem, aczkolwiek jakoś się wyrabiam. Jakoś sobie daję radę. Myślę, że w taki czy inny sposób Wiktor osiągnie sukces. Czy w tej dziedzinie, którą pokazywał, nie wiem, być może zmienią się jego zainteresowania, na pewno będą związane z nowoczesnymi technologiami. Nagroda da mi możliwość dalszego rozwoju, dalszego rozwijania moich projektów. W przyszłości planuję stworzyć tak jakby całe jakby koncepcje, ogólnie działające na koncepcje stworzenia decentralizacji wszystkiego i oparcie wszystkiego na łańcuchach bloków blockchain lub podobnych technologiach, które są zdecentralizowane, bez centralnej władzy. Aby zwykli użytkownicy internetu byli całkowicie bezpieczni od hakerów, krakerów, to jest bardzo praktyczny pomysł. Najbardziej jest potrzebny, szczególnie, że w tych czasach właśnie coraz więcej się słyszy o atakach hakerskich i różnych włamaniach, na przykład do NSA lub tego typu organizacji rządowych. I właśnie Bitcoin jest tym czymś, co pozwoli na tak jakby brak możliwości kradzieży pieniędzy po prostu. To jest całkowicie przeciwieństwo aktualnie istniejących banków, ponieważ to jest wszystko zdecentralizowane i bez władzy banku centralnego. Tutaj padło na samym początku stwierdzenie, że już teraz w Polsce brakuje 50 tysięcy osób w sektorze IT. Ja myślę, że te dane są bardzo zaniżone. Myślę, że zainteresowanie młodych ludzi, zarówno IT, jak i innymi ścisłymi naukami, jest bardzo ważne dla rozwoju nas wszystkich. Dlatego, że właściwie rozwój ludzi, rozwój tego, w jaki sposób żyjemy, rozwój ekonomii, rozwój cywilizacji zależy w tym momencie już od technologii. Natomiast technologia potrzebuje ludzi, którzy będą ją rozwijać, będą nią zarządzać i będą wymyślać rzeczy, dzięki którym będzie nam się żyło łatwiej. To jest ogromna potrzeba na rynku. Takie sektory jak bezpieczeństwo IT, cyberbezpieczeństwo, jak cloud computing, jak data science, to są te sektory, w których brakuje prawdopodobnie jak najbardziej będzie brakowało osób. Prawdopodobnie tę nagrodę wykorzystam do rozbudowy mojej mini elektrowni słonecznej. Po prostu potrzebuję zasilania do serwera i to wszystko jest zrobione w całkowicie w sposób amatorski, bez żadnych użycia, żadnych tak naprawdę komercyjnych rozwiązań. Proszę zauważyć, że dzisiaj to informatyka, to informatycy zmieniają świat, bo jak bardzo zmienił nasze życie codzienne internet, jak bardzo teraz zmieniają nasze codzienne życie telefony, które coraz bardziej stają się urządzeniami, na których zainstalowano liczne aplikacje do wsparcia codziennego życia. To informatyka, informatycy zmieniają świat, oby zmieniali go w dobrą stronę. A jestem pewien, że nasi finaliści na pewno ten świat będą zmieniać w dobrą stronę. Informatyka jest na pewno moją pasją i kocham to, co robię i chciałem dalej to robić. Powtórka programu. Anna Grabowska, witam w debacie Polskiego Radia 24, w której tym razem porozmawiamy o emeryturach, składkach, preferencjach, a może powiem najszerzej, systemie emerytalnym. A dzieje się w nim niemało. Niedawno przywrócono wiek emerytalny, wcześniej podniesiono emeryturę minimalną, minimalną waloryzację. Pojawiają się kolejne propozycje preferencyjnych składek dla pracodawców, przedsiębiorców. Są też projekty związkowe dotyczące poszerzenia zakresu składkowania. Zwykłemu Polakowi, który tak na co dzień ubezpieczeniami się nie zajmuje, może się od tego tak naprawdę zakręcić w głowie. No a ostatnio mamy jeszcze likwidację tak zwanej 30-krotności, wokół którego do projektu, a od wczoraj już właściwie ustawy mającej wejść w życie od początku przyszłego roku, rozpętała się prawdziwa burza partnerów społecznych. W niezwykle szacownym gronie spróbujemy to dzisiaj nieco rozjaśnić, bo przecież sprawy są bardzo ważne tak dla emerytów, jak i dla osób pracujących. A moimi gośćmi są profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Warszawski, profesor Leokadia Orężak, Szkoła Główna Handlowa, dr Cezary Mech, prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, były prezes, Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP i członek Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, a ze studia w Gdańsku profesor Marcin Zieleniecki, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i również członek Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego. Zacznijmy od owej wspomnianej przeze mnie sprawy bulwersującej związki pracodawców. Mam na myśli likwidację 30-krotności, czyli zasady, zgodnie z którą roczna podstawa wymiaru składek nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. I w 2017 roku kwota ta to niecałe 128 tysięcy złotych. Dalej już po prostu składek się nie płaci. I rządowy projekt przewiduje zniesienie tego limitu. Dwie organizacje związkowe i cztery organizacje pracodawców wyraziły zdecydowany sprzeciw przeciwko temu. Mówią o emerytalnych kominach, społecznym niezadowoleniu, utracie umów o pracę, kłopotach w biznesie. No, wydaje się, że same wady. Zatem panie profesorze, panie ministrze, dlaczego rząd chce jednak tę 30-krotność zlikwidować? Gdańsk, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w trakcie debaty w Sejmie no, kilkakrotnie miałem okazję
przedstawiać cele czy założenia tego projektu, wówczas jeszcze ustawy, dzisiaj już ustawy uchwalonej przez Sejm. Generalnie celem tej ustawy jest tak naprawdę likwidacja wyjątku, który mamy w naszym systemie ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 1999 roku. To znaczy wyjątku od zasady, iż nie wszystkie przychody uzyskiwane z działalności, która jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia, podlegają oskładkowaniu składką na ubezpieczenie emerytalne i na ubezpieczenie rentowe. Ta zasada obowiązuje w ubezpieczeniu chorobowym, w ubezpieczeniu wypadkowym, obowiązuje w ubezpieczeniu zdrowotnym. Płacimy 9% składkę i ta składka jest potrącana od całości naszego wynagrodzenia. Ta zasada obowiązuje przy wymiarze składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i co ważne, chcę powiedzieć, że ta zasada dotyczy 98% ubezpieczonych, którzy opłacają składkę od przychodu niższego aniżeli ta 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 127 690 zł w roku 2017. Możemy mówić o zasadzie. To rozwiązanie dotyczące 2% ubezpieczonych było wyjątkiem od tej zasady. I chcemy, aby zasada obowiązywała wszystkich. Musimy na to rozwiązanie patrzeć z perspektywy nie tylko tych 2% osób, które po przekroczeniu progu osób najbogatszych, osiągających najwyższe przychody z pracy w Polsce, które po przekroczeniu tego progu 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nagle zaprzestawało opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego rozwiązania, mam świadomość tego, byli zadowoleni pracodawcy, dlatego że połowa środków przeznaczonych, które mogłyby być przeznaczone na finansowanie składek, pozostawała w kieszeni pracodawców. Z tego rozwiązania byli zadowoleni również pracownicy czy ubezpieczeni, którzy przekraczali 30-krotność, dlatego że połowa składki pozostawała w kieszeni ubezpieczonego. Panie ministrze, i to jest dobry moment właśnie, żeby oddać głos, ale nie pracodawcom, jakby się z pozoru wydawało, tylko przedstawicielom pracowników, mianowicie mam na myśli pana Bogdana Kubiaka i Solidarność, dlatego że mogłoby się wydawać właśnie, że rząd proponując to rozwiązanie, bo owe 350 tysięcy osób zarabiających najlepiej, powiedzmy od razu, że jest to tam około 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie, płaciło od wszystkiego, tak jak ci, którzy zarabiają mniej, płacą od wszystkiego składki, że to się powinno związkom zawodowym podobać. Tymczasem Solidarność mówi nie i mówi, że ten projekt popchnie ludzi do samozatrudnienia, a widzi wręcz sprzeczność z konstytucją. Dlatego oddaję głos panu Bogdanowi Kubiakowi. Też tak, bardzo proszę. Tak, oczywiście my tutaj przy opiniowaniu tego projektu, chociaż tak jak mówię, samo opiniowanie według naszego zdania to po prostu przebiegało według wszelkich takich zasad, które spowodowały, że burzyło nam się w nas krew. To, że pominięto partnerów, pominięto Radę Dialogu Społecznego, to już właśnie powodowało tutaj oburzenie u nas, w naszym związku i w pozostałych związkach oczywiście również. W naszej ocenie takie uchwalanie, taki proces uchwalenia tej ustawy i wejścia jej w życie może być i prawdopodobnie będzie przez nas zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym. Uważamy, że jest to sprzeczne właśnie z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To jest naruszenie zasad właśnie prawidłowej legislacji. Ten projekt otrzymaliśmy dopiero i on wypłynął, dotarł właściwie 31 października do zaopiniowania, kiedy już przyjął go Komitet Stały Rady Ministrów. Także to było naruszenie wszystkich zasad konsultacji społecznych. I to jest ta pierwsza, te naruszenie zasad właśnie procedowania. Również oczywiście tutaj przy tych wszystkich konsekwencjach dla ubezpieczeń społecznych, to mówimy właśnie o tym problemie wynikającym z rozwarstwienia wysokości właśnie świadczeń emerytalnych. Powoduje to właśnie to, że powstaną takie kominy emerytalne.
emerytalne, co jest oczywiście sprzeczne z tą zasadą solidarności społecznej i szkodliwe z punktu widzenia właśnie całej tej długofalowej stabilizacji wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No, powstaną po prostu duże rozbieżności wysokości tych świadczeń emerytalnych w przyszłości. To będzie właśnie rodziło całą tą presję na zmianę też waloryzacji świadczeń emerytalnych i to przyczyni się do braku właśnie możliwości tej adekwatnej waloryzacji najniższych świadczeń emerytalnych, o których my mówimy, o tym zmianie systemowej właśnie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, o których mówimy już na Zespole Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązaliśmy się, że będziemy nad tym pracować, a tu nagle mamy taki pomysł, który nam powoduje tą destabilizację i właśnie to powstawanie tych kominów emerytalnych. No tak, właśnie tam padają takie zastrzeżenia. Myślę, że teraz już głos musimy oddać pracodawcom, bo z kolei państwo też żądają wycofania tak naprawdę. Żądali, no bo już teraz to nie ma chyba o czym mówić, ale żądali wycofania tej ustawy, uderzy w innowacyjność, jest sprzeczna ze strategią odpowiedzialnego rozwoju. To są zarzuty z państwa stanowiska też. Bardzo proszę, pan Łukasz Kozłowski. To jest wszystkim uderzenie w stabilność prawa. My o tym projekcie dowiedzieliśmy się 26 października tego roku. W tym samym dniu, kiedy ten projekt został przyjęty przez stały Komitet Rady Ministrów. Dwa dni robocze później przyjęła to już Rada Ministrów. A tymczasem już od dawna, w tym momencie, już od września, poważne firmy, większość z nich, miały już zaplanowane budżety wynagrodzeń na przyszły rok. Co się okazuje? Ta ustawa powoduje, że w 71% ten wzrost kosztów będzie finansował pracodawca, a 29% przyłoży się na spadek wynagrodzeń pracowników. I firmy, które zaplanowały swoje budżety już na ten rok, znajdują się w poważnym problemie. Poza tym nie przeanalizowano w ogóle wpływu tej ustawy właśnie na zjawisko arbitrażu na rynku pracy, czyli właśnie przeszkodzenia na samo zatrudnienie. To są rzeczy wymagające bezwzględnie uderzenia. I także warto pamiętać o tym, że wpływ na finanse publiczne będzie pozytywny, ale tylko w krótkoterminowej perspektywie, ponieważ to będzie powodowało akumulację zobowiązań emerytalnych, a jednocześnie obniżenie podstaw wymiaru opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podstaw wymiaru składki zdrowotnej. Wpływy do NFZ-u, jak przewidziano w ocenie skutków regulacji, obniżą się o 270 milionów złotych rocznie, co będzie kontrproduktywne również z punktu widzenia naszej obecnej debaty na temat zwiększenia poziomu publicznego finansowania ochrony zdrowia, więc problemów jest bardzo wiele. Pan minister wspominał o tym, że to jest wyjątek, ale to jest wyjątek powszechny w systemach emerytalnych funkcjonujących w Europie Zachodniej, ponieważ słusznie wychodzi się z założenia, że celem funkcjonowania publicznego systemu emerytalnego nie jest zapewnienie luksusowego życia na emeryturze, a nadmierne rozwarstwienie poziomu świadczeń jest rzeczą nieakceptowalną społecznie. No tutaj powiedzmy, że właśnie chodzi o te kominy, to jest to rozwarstwienie, jeden będzie miał, mówiąc tak prostym bardzo językiem, nie wiem, 1000 czy 2000 złotych emerytury, a ktoś inny 15 albo więcej. Teraz myślę, że to jest było dla pani profesor Uścińskiej, ponieważ była tutaj mowa o środkach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja jeszcze tylko powiem, że w trakcie tej dyskusji, której miałam możliwość się przesłuchiwać, też padało takie pytanie, czy FUS-owi są teraz potrzebne z jakiegoś powodu i z jakiego powodu pieniądze. Czy to jest przyczyną jest obniżenie wieku emerytalnego? Dlaczego musi ściągnąć z rynku 5,5 miliarda złotych? Może to pytanie zadać pani profesor Uścińska. Dziękuję uprzejmie. Ja może tak po kolei, w pierwszej kolejności tak mówimy o projekcie ustawy, no i później oczywiście stosowanie tej ustawy spoczywa na takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i rzeczywiście, jeżeli będzie taka decyzja ustawodawcy, że ta ustawa będzie uchwalona jeszcze teraz, w tym roku, to też będzie wymagało po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych no, szeregu działań takich, aby rzeczywiście w systemie informatycznym można było rejestrować tą pełną podstawę wymiaru. My w tej chwili nie mamy takiego programu i to będzie też wymagało takich przygotowań ad hoc, takiego na początku ręcznego kierowania tymi sprawami, no a później w całym tym procesie rocznym stosowania, dostosowanie tych rozwiązań, które po prostu mamy. Z punktu widzenia sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadam w ten sposób, że mamy rzeczywiście no, bardzo dobrą z punktu widzenia też takiego historycznego sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ pokrywamy
ze składek ponad 80% wydatków. To jest naprawdę znakomitym wynikiem. W ubiegłym roku 74,5%, a więc to jest tutaj pod tym kątem bardzo dobra sytuacja. My bierzemy to oczywiście pod uwagę z punktu widzenia też realizacji ustawy wiekowej, bo zaciągnięte zostały właśnie zobowiązania, jeżeli chodzi o ustawę wiekową. Myśmy planowali dodatkowe koszty z tego tytułu w granicach 800 milionów, ale widzimy, że na pewno nie w pełni ta pula będzie wykorzystana. Pani profesor, czy pani chce powiedzieć, że te 5,5 miliarda nie są potrzebne dodatkowo? Czy ja myślę, że Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest kwestia wielkości dotacji z budżetu państwa, która jest oczywista i która zgodnie z prawem obowiązującym jest przewidziana, więc w takiej sytuacji, jeżeli będą te wpływy ze składek, to wtedy analogicznie zmniejsza dotacja z budżetu państwa, która przecież jest przewidziana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja tak na to po prostu bym patrzyła. Natomiast też jest z punktu widzenia tego rozwiązania. Z jednej strony oczywiście są takie systemy, które przewidują, że od pełnej podstawy wymiaru opłacana jest składka na wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych. Są takie, które limitują z punktu widzenia też wielkości emerytur. W tej chwili, jeżeli będzie taka decyzja, że rzeczywiście nie będzie tego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to także my przystąpimy do takich obliczeń, które z punktu widzenia też kariery tych 350 tysięcy osób, bo to jest taka w tej chwili grupa, w jakim okresie one będą nabywały uprawnienia i jak to może wpłynąć na wysokość świadczeń emerytalnych, bo z punktu widzenia wielkości środków, które wpłyną z tego tytułu, takie obliczenia były robione i tak jak pani redaktor podała, to jest około 5 miliardów złotych. Ja jeszcze tylko wrócę jak gdyby historycznie do tej dyskusji, którą mieliśmy przed 1 stycznia 1999 roku. Wtedy uzasadnienie było takie, żeby limitować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, że ta kwota, która pozostaje do dyspozycji ubezpieczonych po przekroczeniu, będzie inwestowana właśnie w te wszystkie dodatkowe formy. I to zupełnie to było założenie i to było uzasadnienie także w ustawie systemowej, która dotyczy kwoty zasad podstawy wymiaru składki, ale jak wiemy, to historycznie się zupełnie nie zrealizowało, a więc te środki, które pozostały do dyspozycji ubezpieczonych, to jest ta połowa składki emerytalnej, część rentowej, one nie wpłynęły na rozwój rzeczywiście tych dodatkowych form zabezpieczenia dochodów na starość. To teraz głos ma pani profesor Orędziak. Czy ten pomysł, który jest teraz, to właściwy sposób na wsparcie FUS-u, czy też inne rozwiązania i czy nie ma obaw jednak przed tym, że Polak potrafi i że to nastąpi jednak ucieczka, mówiąc kolokwialnie, od jednak tego wyższego oskładkowania pewnych grup? Pani profesor Leokadia Orędziak. Więc tak, ja chciałabym przychylić się do tych głosów, które tutaj już padły o tym, że właściwie tak naprawdę nie było konsultacji, które powinny być między partnerami społecznymi. Przy takich zmianach takie konsultacje społeczne, zatem jak nie było takich konsultacji, to można sobie też wyobrazić, że nie ma tak naprawdę takiego starannego podejścia i dokładnego wyliczenia, co to naprawdę da. Bo tu słyszymy, że te zmiany, które będą wprowadzone, zaowocują także między innymi, czy mogą zaowocować spadkiem wpływów na cele ochrony zdrowia. Więc tak się może zdarzyć. W każdym razie takie uderzające jest tutaj wrażenie, że rzeczywiście duży pośpiech kierował twórcami i legislatorami i wobec tego to oznacza, że nie jest pewne, czy ta ustawa tak naprawdę wejdzie w życie, czy ona będzie realizowana, czy ona da takie efekty, o jakich tu mowa. Te 5 miliardów tak oceniam, że to takie optymistyczne podejście, bo ja jestem też za tym, że tak naprawdę ci, którzy dużo zarabiają, powinni więcej przykładać się, czy więcej dokładać do naszego wspólnego, do naszej wspólnej kasy i celu finansowania emerytur. Więc to uważam, że jest słuszne, natomiast z drugiej strony jest kwestią rozstrzygnięcia tego, jak to zrobić, żeby to nie kosztowały te komisje. Bo nie jest tak, że w ogóle się nic nie da tutaj wymyślić, tylko że jak już ktoś płaci takie wysokie składki, no to bezwzględnie będzie miał bardzo wysoką emeryturę. Po prostu jest do pomyślenia rozwiązanie niedyskryminacyjne, niedyskryminujące nikogo. Bo powiedzmy, że oczywiście ci, którzy zarabiają więcej,
będą po prostu więcej przekazywać do budżetu w efekcie do tego wspólnego naszego funduszu. No i powinniśmy się z tym pogodzić, bo to, co tutaj pani profesor Ścińska mówi, jeśli tak planowano w 1997 roku, że oto ta nadwyżka ponad ten 30-krotność miała być inwestowana na giełdzie i sobie ktoś by odkładał, inwestował w tej formie, no to uważam, że to nie jest fair, po prostu to nie jest okej. Okay. Jeśli tak myślano, no to w praktyce oznacza, że ci, którzy nie dość, że dużo zarabiają, to jeszcze nie przyłożą się do naszego wspólnego finansowania i jeszcze sobie jakoby mieliby dodatkowo powiększać tym sposobem. Więc jeśli taka argumentacja była, no to uważam, że też ona tutaj nie wytrzymuje próby czasu. A następnie też trzeba podkreślić właśnie to niedopracowanie projektu obecnego wynika, że na czym może oznaczać też, że po jakimś tam czasie no stopniowo ci, którzy zarabiają tak dużo, no będą jednak otwierać tę działalność gospodarczą i to powiedzmy obchodząc ograniczenia, że nie można temu... o której powiedział. Tak, że temu pracodawcy świadczyć, prawda, te usługi w ten sposób, ale już w ogóle no, w ciągu jednego dnia można było zobaczyć, jak pojawiły się sposoby pokazujące...